Witam wszystkich. Jestem współtwórcą polskiej, jednej z kilkunastu już pewnie startujących giełd, Bitstar.pl, ale postaram się uniknąć jak najbardziej tutaj propagandy i reklamowania własnych produktów. Jestem inżynierem komputerowym, pracowałem przez dłuższy okres w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, gdzie odpowiadałem za podłączenie nowo powstającego superkomputera do gridu CERN-u, jeśli komuś to coś mówi. Natomiast bardziej pasjonuje mnie jeszcze nowsza technologia, którą jest Bitcoin, jest na pewno dużo ciekawsza. Dlatego będę starał się tutaj głównie odpowiedzieć na nurtujące nas wszystkich pytania techniczne. Częściej pewnie odpowiem nie wiem uczciwie, niż będę starał się jakichś ogólników używać. Ale to, co mnie teraz interesuje i to, co pewnie interesuje wszystkich tutaj zebranych, to jak szybko będzie następowała adopcja kryptowalut, bo trzeba tutaj mówić o kryptowalutach. Czy to będzie Bitcoin? Nie wiadomo. Jest duża szansa. Jest duża szansa, tak jak mieliśmy w różnych technologiach. Mieliśmy kiedyś Napstera, później mieliśmy Kazę, później mieliśmy dopiero Torrenta i Torrent się przyjął na dłużej. Tak jak tutaj kolega próbował o innych protokołach mówić, z wieloma nowymi pomysłami często przychodzą nie do końca udane implementacje techniczne i one się zmieniają. Bitcoin ma tą implementację techniczną pierwszą całkiem dobrze zrobioną, więc jest duża szansa, że pozostanie. Bitcoin miał być wersją beta. To, czego teraz używamy, to jest łańcuch transakcji, który miał być wersją beta, a okazał się na tyle dobry, że został już z nami. I to, jaki będzie kurs, jak dużo będzie sklepów akceptowało Bitcoina, gdzie tutaj kibicujemy wszyscy, którzy się zajmują Bitcoinem w Polsce, Lechowi i innym interesom, które mają to przyspieszyć. To wszystko zależy od adopcji, a to, jak ta szybko adopcja będzie postępowała, można próbować przewidzieć, bo nie jest to pierwsza nowa technologia na świecie. Takich technologii na przestrzeni ostatnich 100 lat mieliśmy kilka i one w pewnych prędkościach swoich pojawiały się na rynku i zyskiwały swoją popularność. Tutaj pokazuję taki wykres, który może nam kształt takiej krzywej prędkości adopcji unaocznić. Mamy tutaj bardzo podstawowe wynalazki ostatnich 100 lat, jak telefon, elektryczność w domach, lodówki. Tu lodówki to jest fajny przykład, bo od zera do praktycznie 100% nasycenia w amerykańskich gospodarstwach przez kilkadziesiąt lat. To jest po prostu podręcznikowy przykład adopcji nowej technologii. I musimy sobie teraz, jeśli chcemy oszacować prędkość adopcji Bitcoina, umieścić go na jednak podobnym do tych wszystkich kształtów w wykresie. Zastanowić się, jak dużo z potencjalnie mogących używać instytucji czy osób, różnych podmiotów może go używać, jaka część z nich go teraz używa i jak to się może kształtować, gdzie jesteśmy. Nie jest to takie oczywiste, nawet jeśli go gdzieś umiejscowimy. Można tutaj zobaczyć na przykład, co to jest. To jest pralka, zdaje się, która miała swoją górkę i spadek przez parę ładnych lat, tak? Nie można tego wykluczyć, tak? Takie fundamentalne duże zdarzenia mogą znacząco zredukować użycie technologii w społeczeństwie i może to spowodować utrudniony dostęp do internetu, a co za tym idzie, praktycznie przerwać adopcję Bitcoina. Tak może też się stać. Może też się stać zupełnie inaczej, że jeśli to takie napięcie militarne nie przerwałoby dostępu do internetu znaczącej części populacji, to tylko wzmocniłoby to adopcję Bitcoina. Więc pytanie, jakie tutaj sobie wraz z Państwem zadaję, jest takie, gdzie jesteśmy? Nie bądźmy zbyt optymistyczni, jesteśmy bardzo nisko, jesteśmy na tym poziomie, tutaj na pewno poniżej 5% bym powiedział, bo Bitcoina może używać każdy, tak jak każdy w zasadzie używa pieniędzy, a na tej sali jak zapytam, a to i tak jest spotkanie dedykowane, zapytam, bo jeszcze nie było tego pytania, kto używał Bitcoina, łącznie z tymi, którzy mają nowy portfel. To spróbuję sobie tak oszacować, że jest to może 20% i jest to spotkanie dedykowane.
więc nie ma szans w ogóle, żebyśmy się znajdowali powyżej tej linii. Jesteśmy zdecydowanie poniżej na pewnej połowy, czy nawet w ogóle jakichś ułamków. Więc jest to technologia, która jest dzisiaj w powijakach i która zastępuje inną technologię, zastępuje dotychczasowe technologie wymiany dóbr. Kiedyś wymieniało się bezpośrednio, kiedyś był tylko handel barterowy. Później wchodziły zamiast bezpośredniej wymiany formy wymiany pośredniej, gdzie tym pośrednim surowcem na początku tak naprawdę były różne towary, które pomagały łatwiej się wymieniać i były pewne właściwości tych towarów, które pomagały się nim łatwiej wymieniać. Takie właściwości to łatwa podzielność, takie właściwości to łatwy transport ich, czyli dosyć duża wartość w objętości i w masie skoncentrowane kiedyś. Łatwe sprawdzenie oryginalności, czyli jakiś miernik jakościowy. Takich przymiotników stosowanych walut przybywa. Cały czas przybywa, bo coraz jest więcej oczekiwań. Tak? Dzisiaj już powszechnie stosujemy pieniądz elektroniczny. Pieniądz elektroniczny, który tak naprawdę jest w rękach banku, bo dzisiejszego pieniądza elektronicznego nigdy nie posiadamy, tylko jesteśmy jakimś rodzajem jego dysponenta dzięki dobroci banków i systemów z tym związanych, poza kryptowalutami. I teraz trzeba sobie zdać sprawę, że żeby jakaś technologia weszła na ten sam dokładnie rynek, zastępując dokładnie te same zapotrzebowania, to musi jakąś inną technologię wyprzeć. W tym przypadku tradycyjne pieniądze, tutaj jest napisane co prawda papierowe, ale chodzi już głównie o pieniądz elektroniczny. A żeby to zrobiła, musi mieć nad nią jakieś przewagi i Bitcoin takie przewagi ma. Tu nie będę chyba się powtarzał po wszystkich kolegach. Natomiast dla mnie subiektywnie największą przewagą Bitcoina jest to, że nikt nie może go dodrukować, nikt nie może okraść mnie z wartości, którą niosę w własnym portfelu. Tak jak to robiły i robią państwa, rządy, banki. Dziwi mnie, że na przykład moi rodzice nie pamiętają hiperinflacji, nie pamiętają, a działo się to w trakcie ich życia, nie pamiętają, jakie to miało skutki, co się wtedy działo i dzisiaj się tego nie boją i nie próbują się przed tym zabezpieczać. Ja się tego obawiam i Bitcoin mi pozwala coś z tym zrobić i to jest jego jedna z głównych przewag. Myślę, że przynajmniej z tego początkowego 2 czy 5% ludzi, którzy go teraz używają, lub przynajmniej mieli styczność, bardzo duża część zainteresowała się nim głównie dlatego, bo większość pozostałych cech już mamy, elektroniczny pieniądz dobrze się dzieli, łatwo się go wysyła. Można dosyć szybko nim zapłacić i wygodnie, prowizje są małe, koszty są małe, możemy go w miarę dobrze zabezpieczyć. Owszem, Bitcoin daje nam te wszystkie cechy, dużo z nich jeszcze bardziej wzmocnionych i to też przyciąga kolejnych użytkowników, ale to, co tak naprawdę pompuje adopcję Bitcoina, to wszystkie te przypadki, gdzie klasyczne elektroniczne waluty zawodzą. Takim przypadkiem był Cypr niedawno. Takim przypadkiem jest w Polsce swojego rodzaju nacjonalizacja naszych funduszy emerytalnych i takich przypadków będzie coraz bardziej przybywać. Takim przypadkiem jest czasowy, dosyć długi, brak dostępu obywateli Krymu do swoich środków. Nie wiem, czy część z Państwa zna historię. Obywateli mieszkających na Krymie, których konta zostały zablokowane przez Ukrainę, tak naprawdę, czy przez obywateli Ukrainy. I oni z dnia na dzień stracili dostęp do swoich środków. I takie sytuacje postępują, dzieją się, całe szczęście na dzień dzisiejszy, dzieją się daleko, chociaż ja już raz biegłem do bankomatu, była taka sobota w tym roku, gdzie PKO BP przestały działać wszystkie bankomaty i były jakieś problemy jeszcze jakiejś innej sieci. Ja tak już się zastanawiałem, co się dzieje, więc na wszelki wypadek chciałem wypłacić, ale to już było dawno za późno, zobaczyłem tylko kolejkę przed bankomatem ludzi sprawdzających, co się dzieje. Więc jeśli chodzi o takie sytuacje, gdzie te pieniądze nam znikają, to jednego jestem pewien, że jak się już, że to się stanie w nocy, kiedy będziemy spali i kiedy to się stanie, to już nie będzie w ogóle co z tym zrobić, one znikną.
to nie jest tak, że mamy pieniądze w banku. Można mieć pieniądze u siebie, można mieć nieruchomości. Natomiast te pieniądze, które są w banku, one są w banku i my mamy prawo domagać się, żeby on nam je udostępnił, ale bardzo różnie z tym bywa i bardzo często w historii są takie sytuacje, że to się nie udaje i to najbardziej będzie popychać adopcję Bitcoina. Kolejną rzeczą, zupełnie inną, która popycha adopcję Bitcoina, są inwestycje startupów. Inwestycje startupów takie jak Lecha, takie jak moje i zainwestowane w infrastrukturę dookoła tego pieniądze. Ta infrastruktura jest bardzo ważna. Ta infrastruktura powoduje to, że mogę iść kupić dzisiaj burgera w Warszawie, to, że mogę iść na kawę, to, że mogę iść na piwo, to, że mogę zapłacić za hosting i za coraz więcej usług. I dopiero to jest już część adopcji, ale ta adopcja bez tych usług nie jest możliwa, bo tak jak Lechu powiedział, nie można zapłacić w żadnym polskim przedsiębiorstwie Bitcoinem legalnie i tak bez żadnych dodatkowych obejść prawnych i tak jeszcze, żeby jemu się to opłacało, tak? Opłacać to się może dopiero, jeśli zamkniemy obieg, jeśli ja zapłacę za piwo Bitcoinem, a bar, który sprzedał mi piwo, zapłaci dostawcy piwa Bitcoinem i zamkniemy w ten sposób obieg. Jeśli zapłacimy kelnerce Bitcoinem i ona weźmie swoją wypłatę Bitcoinem i zapłaci za mieszkanie Bitcoinem, to wtedy dopiero się uniezależnimy od tych instytucji. Na dzień dzisiejszy faza adopcji Bitcoina jest tak wczesna, że jesteśmy uzależnieni od giełd. Od giełd, których teraz powstaje bardzo dużo. Jest to bardzo potrzebna instytucja, jeśli chcemy powoli przechodzić na ten nowocześniejszy i moim zdaniem lepszy po prostu system, ale to jest jeszcze długa droga. I bardzo, bardzo chylę czoła wszystkim startupom, które uruchamiają tak przyszłościowe usługi, natomiast rynek na nie dopiero powstaje. Rynek tak naprawdę nawet na giełdy nie jest duży i każdy, kto zakłada jedną z kilku giełd w Polsce, jedną z kilkuset giełd na świecie, zastanawia się, czy jest w ogóle miejsce na aż tyle. Ich na pewno nie ma. I to jest też typowa sytuacja dla wszystkich powstających technologii. Tak jak sam internet w 2004 przeżywał swoją bańkę, bardzo dużo startupów, bardzo dużo inwestycji zostało poczynionych, większość z nich została zmarnowana. Zostały w pewien sposób te pieniądze zaprzepaszczone, bo błędnie zainwestowane, ale jednak czy do końca zmarnowana, bo ktoś na tym skorzystał, ktoś te wynagrodzenia programistów wziął, ktoś stworzył usługi działające w internecie, niektóre bardzo dobre, niektóre upadły, a upadły tylko dlatego, bo było zbyt mało użytkowników. I największym beneficjentem takiej bańki internetowej byli ci wcześniej użytkownicy, zwykli użytkownicy internetu, bo mieli usługi bardzo zaawansowane, pozwalające im zyskać jakąś przewagę nad kolegami z uczelni na przykład, bo mogli sobie sprawdzić szybko pogodę i mapkę, jak dojechać na uczelnię szybciej, bez korków powiedzmy, czy znajdując dogodną przesiadkę, korzystając z internetu, przez usługi, które często pobankrutowały, ale wpompowały pieniądze w to. Więc to, co chcę teraz powiedzieć, to jest to, że największym beneficjentem dzisiaj Bitcoina będą zwykli użytkownicy lada moment. Bo oni skorzystają z wszystkich dogodności, wszystkich nowych możliwości, które tworzy Bitcoin, bo ryzyko inwestycji w wszystkie startupy bitcoinowe i wszystkie towarzyszące mu usługi jest bardzo duże. Jest bardzo duże, bo można być za wcześnie i nie doczekać z płynnością finansową do swojego momentu, kiedy to będzie potrzebne. Można być za późno, trafić na moment, kiedy takich usług konkurujących jest już kilkanaście i nie znajdzie się swojego miejsca na rynku i wstrzelić się jest bardzo ciężko. Można zrobić oczywiście też coś po prostu technicznie nieudanego i z tego powodu upaść, ale to akurat grozi każdemu przedsięwzięciu. Tak więc to jest nasz plan, tak? Jesteśmy bardzo nisko, tak jak powiedziałem, jesteśmy gdzieś przy fermentacji, tak jak ktoś tu ładnie nazywa. Natomiast druga część, którą chciałem opowiedzieć, to jest to, co się stanie, jakie są kolejne etapy, jeśli to będzie następować i co się będzie działo i jakie etapy możemy wyróżnić tutaj w przechodzeniu wyżej. Przede wszystkim jeszcze chcę zaznaczyć, że nie chcę mówić o samym Bitcoinie, bo to tak jak tutaj padały pytania z sali,
Bitcoin może się rozsypać, tak? Bitcoin może mieć błąd, może kryptografia, która za nim stoi, bo część tej kryptografii nie jest udowodniona matematycznie, tak? Bo kryptografię można podzielić na taką, która jest udowodniona matematycznie, czyli przeprowadziliśmy dowód, tak jak na maturze to się przeprowadza, że 2 plus 2 to 4 i tym podobne. Więc jeden z protokołów kryptograficznych używany w Bitcoinie nie ma takiego dowodu. Jest dobrze sprawdzony, jest szeroko używany i gdyby upadł, problemy nie miałby tylko Bitcoin, ale także sektor bankowy i mnóstwo technologii w zasadzie internetowych. Natomiast może upaść. Tylko czy to, że on upadnie, to znaczy, że cała idea kryptowalut i walut internetowych rozproszonych, niezależnych od państw i zcentralizowanych instytucji upadnie? Absolutnie nie. Ona na pewno przetrwa i na pewno jeśli nawet Bitcoin upadnie, to powstanie coś nowego, powstanie nowy protokół, może nieznacznie się różniący, może dosyć znacznie się różniący, który zabezpieczy to nowymi algorytmami działającymi na podobnej zasadzie, więc ja nie mam wątpliwości, że kryptowaluty na pewno wejdą i będą powszechne. Ile to będzie się działo, to ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Czy to będzie Bitcoin? Też nie zaryzykuję odpowiedzi. Mam nadzieję, że to będzie Bitcoin i że to będzie szybko, ale jednoznacznej odpowiedzi nie potrafię udzielić. Dzisiaj jesteśmy tutaj bardzo nisko i ten postęp w adopcji idzie bardzo wolno i on w pewnym momencie gwałtownie przyspiesza. Przyspieszenie to jest łatwiejsze wtedy, kiedy mamy zainwestowane dużo w infrastrukturę. Te inwestycje dopiero się czynią. Dopiero pierwsze kapitały zalążkowe wykładają rozsądne kwoty na takie startupy. Więc jesteśmy jeszcze zanim w ogóle ten etap jest możliwy, bo ten kapitał został dopiero wyłożony i dopiero z niego będą powstawać te obsługujące Bitcoina firmy. Kiedy one będą gotowe, będzie możliwy już ten etap, ale będzie też potrzebne, będą potrzebne bodźce i wyzwalacze, takie jak Cypr. Dopiero wtedy ludzie zauważą przewagi. Dopiero wtedy masy zauważą, że pieniądze w ich portfelach mają jakąś znaczącą niedyspozycję, jeśli nie będą mogli nagle za coś, za co wczoraj mogli kupić zakupy, kupić chleba. A tak się dzieje, tak? Tak się działo na Cyprze, bo za taką kartą kredytową, którą wczoraj można było zrobić porządne zakupy, następnego dnia był problem, żeby wyżywić rodzinę, jeśli ktoś miał jedną kartę i miał limit 50 euro dziennie. Więc jeszcze jesteśmy bardzo wcześnie. Ten etap nas dopiero czeka. I po tym etapie, kiedy coś się załamie, jeśli się coś załamie, nie chcę też tutaj skazywać euro czy innych walut fiat na załamanie, wtedy jest duża szansa, że dojdzie do szerokiej, powszechnej adopcji, bo w momencie, kiedy 50% ludzi zacznie tego używać, to możemy mówić o powszechnej adopcji. Dzisiaj te progi nie są jeszcze możliwe, bo 50% ludzi nie ma smartfona czy dostępu do internetu, więc tak trochę studzę, żeby nie gonić aż tak bardzo za tym. Natomiast potencjał już jest duży, tak, bo kartami kredytowymi płaci się od lat 50 i wtedy to nie przeszkadzało, że większość ludzi tego nie rozumie. Ja pamiętam, jak w Polsce wchodziły karty kredytowe i to była abstrakcja. W Teleekspresie pokazywano pierwszy bankomat i to było coś takiego jakby, tak samo jak kiedyś na pewno pokazywano pralkę, że nie trzeba już prać ręcznie, tak. I ci ludzie, którzy z tego korzystają pierwsi, odnoszą bardzo duże benefity, tak? Bo ta pani, która nie musiała prać ręcznie, mogła czytać zamiast tego książkę albo, nie wiem, uczyć się dodatkowego języka obcego, nie wiem, co się wtedy robiło. Ci, którzy zaczęli płacić kartą, zaoszczędzili ileś czasu na wydawanie reszty, nie musieli się bać, że ktoś ich okradnie i odnieśli wiele benefitów i o wszystkich benefitach, a przynajmniej o dużej części z nich powiedzieli moi koledzy, jakie mają benefity Bitcoiny. Ale najciekawsza rzecz, która mnie teraz interesuje, trochę bardzo lubię wybiegać w przyszłość, powyżej tego poziomu, kiedy adopcja będzie powszechna, będzie możliwa rzecz w ogóle cudowna z mojego punktu widzenia, czyli smart contracts. Masz minutę. Czyli zawieranie kontraktów, które są zaprogramowane, czyli nie są spisane naszym językiem naturalnym, który jest bardzo dwuznaczny i ciężki w interpretacji i potrzebujemy całej masy ludzi, żeby później wyegzekwować go, żeby
sprawdzić, co tak naprawdę nasza umowa znaczyła, żeby czasami przeanalizować, jakie są możliwe konsekwencje tej umowy. Jeśli będziemy mieli powszechną akceptację, to możemy zautomatyzować wykonywanie się bardzo dużej części umów, przez to uniknąć wydatków na prawników, przez to uniknąć wydatków na komorników, na bardzo dużą część egzekucji. To będzie niesamowitym postępem dla mnie, bo... Okej, mamy bardzo dzisiaj pilnujemy czasu, szczególnie, że to są techniczne prezentacje, więc brawo dla kolegi. Mateusz Kowalczyk.